Zenon Nowak, mam przyjemność rozmawiać z panem przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Panie pośle, sytuacja na Bliskim Wschodzie jest skomplikowana w tej chwili. Stacjonują tam polscy żołnierze w ramach misji szkoleniowej. I jak w tej chwili pan widzi dalszą sytuację i polską rację stanu w związku ze stacjonowaniem tamtych żołnierzy? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że ta niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie to nie trwa od kilku dni, od czasu, kiedy Amerykanie zlikwidowali tego generała Sulejmaniego, tylko od ponad pół roku. Jest wiele bardzo niepokojących sygnałów, których autorem czy przyczyną jest właśnie Iran. Myślę, że w wielu tych przypadkach również generał Sulejmani był sprawcą głównym tych, czy to ataku na statki, czy na rafinerię w Arabii Saudyjskiej. Także sytuacja jest, no, powiedzmy sobie, może ciepła, ale może lekko gorąca, ale nie taka jak w niektórych mediach. Także chciałbym uspokoić wszystkich Państwa, że pomimo tej sytuacji nasi żołnierze, nasi pracownicy wojska, którzy tam wypełniają zadania misyjne, są bezpieczni. Pomimo tego ataku, o którym tak wiele dzisiaj od rana możemy wyczytać, usłyszeć w mediach, nikt nie ucierpiał. Ani nasz żołnierz, ani Amerykanin, ani żaden inny. Czyli widać, że to był trochę taki na wiwat wystrzał tych 11 rakiet, że... 22 rakiet, bo 11 spadło na tą bazę, gdzie nasi żołnierze przebywają. W związku z tym widać, że kwestie bezpieczeństwa są przez cały sojusz, który tam wypełnia tą misję szkoleniową, poważnie traktowane. Oczywiście pan prezydent, pan premier, minister obrony narodowej, cały rząd monitorują na bieżąco tą sytuację i na razie reagują adekwatnie do tego, co się tam dzieje. Spotykają się sukcesywnie, konsultują również się z naszymi sojusznikami, z NATO, w tym oczywiście Stanami Zjednoczonymi i po prostu czekamy na dalszy rozwój wypadków. A proszę mi powiedzieć, jaki jest koszt finansowy stacjonowania polskich żołnierzy w tym rejonie i kto ponosi go? Czy polskie społeczeństwo, polski podatnik? Panie redaktorze, to szkolenie częściowo jest przez polskiego podatnika również finansowane, ale warto tu podkreślić, że wszyscy mamy już, Polacy, świadomość, że nie możemy mówić, że gdzieś tam coś się dzieje w Afganistanie, w Iraku, w Rwandzie, w Afryce i to nas nie obchodzi, bo okazuje się, że świat tak szybko rozwija się, globalizuje, że to, co się dzieje gdzieś tam na drugim końcu świata, ma w dłuższej lub krótszej perspektywie wpływ również na to, co się dzieje w Europie, czyli tu u nas pod nosem. Dlatego nie jest tak, że my będziemy zamykać oczy. No, nas Afganistan, Irak nie interesuje, nie interesuje nas Afryka, nasza chata z kraja. Nie. Polska jako państwo odpowiedzialne i Polska jako państwo, które chce aspirować, które aspiruje do tego, żeby być ważnym graczem w świecie, musi również odpowiadać i być aktywne w takich miejscach zagrożenia na świecie, gdzie nasi sojusznicy również biorą udział i że myślę, że tam my jesteśmy naprawdę potrzebni i nasza tam obecność jest całkowicie uzasadniona, w związku z tym musimy ponosić pewne koszty. Ale to patrząc w przyszłość, Polska na tym na pewno skorzysta. I ostatnie pytanie, bo powiedział pan o Afganistanie. Afganistan to byli tam Anglicy, wyszli, nic nie osiągnęli. Byli Rosjanie, nic nie osiągnęli. W tej chwili Trump też próbuje się dogadać z talibami. Te rozmowy toczą się w Szwajcarii, czyli też są skłonni do opuszczenia tego kraju. Nie sądzę. Amerykanie zrobili już bardzo wiele, jednak to jest inny Afganistan niż sprzed tego czasu, kiedy tam wkroczyli.
oczywiście nie jest to państwo jeszcze tak dobrze zarządzane, jakbyśmy sobie życzyli, ale warto pamiętać o tym, że kilkanaście lat temu jeszcze to był centralny ośrodek produkcji opium na świecie i to zostało w znaczący sposób ograniczone. Opium, które być może nawet do Polski trafiało. Także warto pamiętać o tym, że jeżeli nasi żołnierze gdzieś tam występują, to również ma to jakiś sens, ma to wymiar jakiś interesu polskiej czy polskiej racji stanu. Jestem o tym głęboko przekonany i z pełną odpowiedzialnością popieram decyzję pana prezydenta, rządu, mówiące o tym, że wysyłamy żołnierzy gdzieś tam na misję daleko, daleko od naszych granic. Mówiąc już o Afganistanie i o opium, to ja byłem też dwukrotnie w Afganistanie i kiedyś tam rzeczywiście były palarnie opium i one tak funkcjonowały jak coffee shopy w Holandii. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Również dla pana i wszystkich słuchaczy radia, pańskiej telewizji. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.